czuję. Ktoś powiedział mi kiedyś, że nie może być zawsze dobrze. Czasem jest chujowo, czasem jest różnie, ale dobrze nie jest nigdy. Spiduję. Staję się ładna. Buzia jak z okładki kolorowego pisma dla nastolatek. Cera gładka, oczy błyszczące, włosy lśniące. Jak kot z reklamy Whiskas. Wow! Brzuch staje się wklęsły. Rozpiera mnie energia. Czuję motyle, coś jak pierwsza faza zakochania. Łaskoczą mnie od środka. Głowa pełna pomysłów. Jedna genialna myśl goni drugą. I to wewnętrzne poczucie szczęścia. To uwielbiam. Amfetamina daje pewność siebie. Spotkałam Grześka po raz pierwszy od tamtego czasu. Był z dziewczyną. Cześć! Był trochę zakłopotany. Poznajcie się, to jest Anka, koleżanka z klasy, a to Iwona. Podałyśmy sobie ręce, zamieniliśmy kilka słów. Grzesiek nie dostał się na Politechnikę, ale ojciec zapłacił za jego polsko-japońską szkołę informatyczną. Wrócił z Hiszpanii, z wakacji, opalony i wykarmiony. A u ciebie co, byłaś gdzieś? Byłam pod adresem, który mi podałeś. Wyskrobano mnie do czysta.